Siema, tu Pyza wraz z Krzysztofem. Siema, cześć. I dla Was nakręcę jakiś film z Krzysiem wspólnie oto z połowu na tej wodzie metodą spinningową z łódki. A co da się złowić, zobaczycie sami. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Co masz? Nic nie masz. Krzoka, dobrze, więc tak mówię, czas zarzucić sprzęta, ustawić hamulec i jedziemy z tym koksem, bo już naprawdę późno, no pierwszy rzut kontrolny, przecież nie jedę, wiesz. Trzeba rzucać tam, wiesz, one mogą stać na granicy, wiesz, tej właśnie, wiesz, płci z głęboką, jeszcze gdzie idzie za no, 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 pod samymi, no. 6 gramów chyba ta główka dobra będzie, nie? Spokojnie. No. Tylko musisz poczekać, żeby opadła, wiesz? Aha, dobra. Nie. Zarzuć i czekaj, niech nie kurze. Dobra, 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 dobra. I to musisz sobie też podszarpywać, nie skręcać. Aha, aha, dobra. Podszarpywać, trochę przerwy. Podszarpnąć, trochę przerwy. I czekaj, nie spiesz się. No, nie dobra. Spiesz się. Nie kręć. Nie, opadnie, tak? Myślę, trochę opadnie i teraz dwa takie pyk, pyk. Szarpnij dwa razy. Raz, dwa. I zostaw. I na naprężonej żyłce musisz czekać, wiesz? No to jest tak się tu łowi. No, no. Właśnie, ale tam w pobliżu. Nagosta. O właśnie, cały czas pilnuj sobie, wiesz, żebyś miał naprężoną. Bo jak ci zapali, to będziesz go czuł. A tak, to nie poczujesz nic kompletnie. Zaraz wyczuję temat, bo wiesz, pierwszy raz w życiu z łodzi, nie? No tak, trzeba, jako tak. Spokojnie, nie ma spinki. No, idealnie, no. No ja to już mam, wiesz. Wyczute, no. Doświadczenie z tym łowieniem właśnie takim. O, widzisz? Dobrze, że zatrzymałem, poleciałaby na krzaki. No, ale też miałeś dużo. No, dużo, ale wiesz, no. Wiem. Trzeci to rzut dopiero mój. Wiem, to sobie też trzeba wyczuć po prostu. A widzisz, jak ją skręca, to zrobię jak wędka. No, 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 no. Jak ona chodzi. No widzę, widzę. Pokaż jeszcze raz tu dla widzów. Zobacz, do Krzysia własnoręcznie robione. A, to no, weź po, no. No, widzicie? I ja jeszcze w tą stronę raz. Zobaczcie, jak ładnie chodzą. Chodzi. No. No pięknie. No. No baja. Ona się ładnie wykłada, faluje. No. Jest tutaj szansa na nią. Wystarczenia, nie? Tak wiem, że on się lubi tu chować. W trzcinach się lubią chować też. Zaraz obrotówkę założę, mówię ci. Ostatni rzut. Tak, trzeba szukać. Słuchaj, trzeba szukać. No. Tej przynęty, na którą ona chciała wiedzieć. No obrotówkę to tu możesz wiedzieć. A po jeszcze ładnego okona. No, obrotówkę zaraz założę. No. Dużą. Dwójkę? Trójkę, czwórkę, jedno, wiesz, no ale wiesz, dużą, ciężką chyba, nie? Bo tu jest głęboko, tak, nie? Tak, żeby znowu tu wszędzie jest głęboko. I baja jest, i obławiamy, czeszemy miejscówkę. A co uda się złowić, zobaczycie sami, więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. No. Czekasz, aż troszeczkę jakiejś głębokości złapie. A więc taka. I on wie, i on powolutku. I powoli będzie on. Dobra. Poczekam tylko aż na dno siądzie, nie? Możesz poczekać, to wiesz, do końca bym nie ryzykował. Bo o zaczepy? Mogą być zaczepy, nie? I po malutku, nie? Hamulec ustawię. Tak, żeby sobie po prostu wirowała, żebyś czuł, że wiruje. Po malutku. No, obrotówki weźmiemy. Czekam, bo brakuje jeszcze, wiesz, do tej wcześniejszej, 2 lata. I uciekam. Kupuję sobie szczepę, człowieku.
będę się bawił. No. I będę już siedział sobie nad wodą. Wiesz. Baja. Baja ci do się przyjechali sobie takim dostawczakiem. Z panką na środku. Tak. Co więcej potrzeba? Wygodna, ja sobie chcę przyczepę kupić, nie? No. Wygoda, tutaj łowienia. Dobra, na to nic. Przejdziemy tak na cięższą trochę przynętę. I takie robię wielkości, widzisz? No. Takie twoje? Tak. Ładne, ładne, no. No. Ładne. A taka wiesz. I tak samo chodzi? Tak samo. Tak samo? Tak samo. Idealnie. Ale spróbuję coś złowić tak, aby pierwszy raz łódki. No, no to samo idzie, no. No tak samo, fajnie, fajnie, fajnie. Śmiga na boczki. Mm. Zobaczymy na wielki. One chcą coś więcej mięska. No może. Tak trochę głębiej. No, 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 bo widzę cięższa. Tak, głębiej cięższa, schodzi. Ona głębiej schodzi. Zobaczymy. Może ona troszeczkę głębiej w jakiejś linii stoją. Teraz to czuję, jak ona chodzi. Uch. Ta wędka trochę jest niedobra. Za delikatna, ta jest taka do 25 max gram, wiesz, tak? Nie? Tak, max 25, a komfort to jest taka 20 gram, nie? Mm. Bo te małe mają 20 gram. Natomiast te, to już są takie po 30, nie? No, no, no. I już widzisz, wędka już... Widzę, wygina na przynęcie, no. Tak, już mi się wygina na przynęcie. No, ale widzisz. No, ale ta głębiej idzie. Głębiej idzie, no. No cóż zrobisz, nie masz tyle wędek, nie? Do każdej przynęty. No nie chciałem brać tej ciężkiej. Tak, nie? Tak. Zaplątała się. Ładnie chodzi. To jest okoń? Albo szupak, zobaczymy. Poczekaj, ja już tu winę. Ale nie wiem, czy to ryba jest, bo mi nie idzie. Ale co, nie zaczepiłeś? Poczekaj, no nie idzie w górę, jak nie idzie? Podnosisz do góry. Czekaj, zobaczymy. No, spadło. A i co to było? Nie wiem, nie widziałem. Uderzenie było, poszarpnęło i później, wiesz, to ale mógł... rozrósł przed. Okoń duży. Mógł być duży okoń. Tak. Jedna mi spadła. Takie są początki. Pierwszy raz mówię. Ale tak. Ale to ja już widzę, że wiróweczka tutaj zaczyna się sprawdzać. Przechodzę na wiróbkę. Co by nie było. No zaraz wam rybę pokażę. Co woda leci? Znów nie. Okej. Okay. Dobrze. Zobaczymy. Więc... Machaj, będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno jego padnie. Tak jak mówię, pierwszy raz łowię z łodzi, to wybaczcie, drodzy państwo, i zobaczcie, ile już czasu nie łowił na spink, ze 3 lata 4, bo zawsze to tylko ostatnio grunt, federy, spławik, a teraz takie odkurzenie sprzętów swoich, przynęt, no i oby coś fajnego złowić. Krzysiu ma rybę. Mały, ale jest, nie? Chociaż pierwszy wie. No to w tym wszystkim chodzi, więc zobaczcie. Zaraz może salto da. I tak to mniej więcej wygląda. O. Nie, za grzbiet. Szczupak? Co to jest? Za grzbiet zaczepiony jakiś krąb czy co? Ale numer. Leszczyk. Leszczyk. No, za grzbiet. Na żywca. Zobaczcie, drodzy państwo. Więc odczepiamy rybkę i myślałeś, że okoń, a tu już no bokiem tak, szedł. Tak. No. No taki ładny, więc wracamy o wolność. No i jeszcze czeszemy tutaj i będziemy się niedługo zbijać w inną miejscówkę. One tak wściekły się teraz. Pa, jaki koncert. One zawsze tak jest, równocześnie. No, no. Ale i o to tu chodzi. Mhm. Muzyka dla uszu. I cisza. I cisza, no. Ale jest pięknie, pięknie. Jedną rybkę miałem, spadł, nieduży oko, nie dał się. Po prostu
chciałem włączyć kamerę, nagrać go, wisiał nad wodą i spadł taki z 15 cm, ale była ryba. No ale nie wyjęta, nie zaliczona, więc drodzy Państwo, jak to się mówi, czeszemy dalej miejscówkę i miejmy nadzieję, że coś chycę. Zaraz zmienię obrotóweczkę. Schodzę! Zmienię obrotówkę, założymy. Założę większą, raczej inną. Założę tą, tylko ściągnę gumy. Ok, założymy taką, czarny z białym. Nie ta za lekka, założymy żółtym. Jaka była? Złotą. Założymy tą czarną. Jaskrawą, aby skusić, bo woda nie jest taka przejrzysta, drodzy Państwo, więc trochę jaśniejszą, poczekam aż to spadnie, no i zwijamy. I machamy w pogoni za jakąś rybką, a czy będzie, zobaczycie znów sami, więc zostańcie z nami z cezarkami, bo sam jestem ciekaw. Co i jak? To śmiech na sali. No ale pierwsza ryba, którą zapiłeś w końcu. No, no, naprawdę. No. Pasek na dole, może to być jakiś większy drapieżnik. No, no, widzę, to widzę, pod tym drobnicą, no. A teraz znowu opadają w dół, widzisz? No, no, jest tej drobnicy. No, zobacz, to kolejne. No. To ryby. Ale ich jest. Ale co z tego? Jak nie chcą skubać. Nie mamy do brania drapieżcy, nie? Tam jest głębia, schodzi. Tak, tam 7 metrów. Ona, 7,5. Jestem statko, ale drobne, ale napływa więcej. No właśnie, górą i dołem. Tak, kolejna no, ale króciutkie, malutkie, nie? Tak, to no. Drobna ryba. Ale dużo, bo aż czerwono to jest dużo. I teraz zobacz. No, napływa całą linią. Tak. Całe stada tutaj chodzą. Trzymają się 2 metrów głębokości. No.
tu jest, tu są. To są te ciemniejsze plamy. No. Tutaj coś dużego idzie. Tu. No widzę. Po lewej stronie naszej burdy. Z góry. Tu, tak, z góry. I tu idzie górą. Tak, tam, o, i tutaj to idą ławice. No tutaj. Widzisz? I tutaj widać. Jasny. Tak, 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 to idą no. ławice. A tu jest coś dużego, teraz się pojawiło na to, dole. To białe takie. To, dubie, to, no. tak, to są ryby. To pod nami wszystko. Pod nami, no. tak. To są ryby pod nami. Weszły przy samym dnie. Tak, widać, na lewej burcie no. są. 4 metry. A nasza łódź jest na środku, ta żółta To jest krecha. Na środku, to jest nasza krecha. Tak. Zobacz, jak ta idzie. Tu idzie coś większego, tak. też jedna. Tak, tak, za tak. nią tak. Druga, ale tutaj biała. Duża ławica była. Tu ale była tu duża. Pojedyncze dwie idą. A tu pojedyncze, tak. I jakieś. Tu dwie. O, tu. A tu kolejne ławice, to są duże ryby. To jest dużo ich, bo zobacz, jak rysuje no, echo. No. Zobacz, widzisz? Tu widać pojedyncze ryby, widzisz? Tak, tak. Widzisz? Widzisz te rybki? No, widzę. To są rybki. No, patrz ile ich jest. No. No. Metrów tu mamy, blisko brzegu, 13 metrów. Co? Ja zobaczę, wszystko ok? Tak! Dobra, bo tak widzimy się. W wodzie, przy pontonie. Boczymy się, mamy kamizel! No, na wszelki wypadek podpłynęliśmy. Ile tu jest? Drzewa pod nami, a my sobie tutaj zaraz staniemy i będziemy łowić tutaj właśnie na tych pasach, wiesz, tych zatopionych drzew. Tu jest 7 metrów, tak się wydaje pod nami. Tu jest głęboko. Będzie trochę czystsza woda w tym miejscu, a tu nadal jest taka zupa. Nie, idzie, to maluch. Ale o konik szepnął. Z opadu go poczułem, chyba że idzie do brzegu i tak wiesz, tak lekko się go prowadzi, ale jest, czuję go na ręce. O, koniczek mały. No, pokaż, ale no, widzę, no malutki. No, gnojek. Tak, ale jak czerwony, dziwny. No, ubarwiony jak no. No widzę, no bardzo ciemny taki gęba, no. No, niewymiarowy nawet, no. A no widzisz. No, szał. Szał po prostu. Szał. No ale odpoczynek jest, ja przynajmniej się opaliłem, popływałem. Jest pyte, nie zdołać nic ująć. Ja jestem zadowolony jak na pierwszy raz spinningowanie na łódce, drodzy Państwo, jest bajecznie. Co?
Kasi? No nie wiem, no, no skąd ja wiem, jakie dalej, no, no będzie się uczyć i tyle, nie? Nie, no nie czytałem. Jezu, no to... Więc pakujemy się, jedziemy. Krzysiu, jak było, powiedz mi? Generalnie nie było najlepiej, ryba nie żerowała, nic się nie działo. Tutaj dopiero na końcówce wieczorem gdzieś tam drobne okoniki za drobnicą powychodziły na powierzchnię, ale tak po prostu po złowieniu tam jednego czy dwóch małych, krótkich, nic więcej się nie działo. Jedna ryba przy łódce się spięła, coś większego, no, ładnego, ale nawet no. Nie widzieliśmy, co to było. No. Podejrzewam, że większy okoń, może jakiś boleń, w co wątpię, bo na echu widziałem tutaj okonie żerujące. No cóż. No, tak, następnym razem będzie lepiej. Lepiej. Będzie no lepiej. Więc widzicie, krótko i na temat, drodzy Państwo, ja przynajmniej słońca na łapę na siebie. I tak to leciało, jak pokazaliśmy na filmie. U mnie była jedna ryba, która nie nagrała się, spadła. Pociągając ją do góry, chciałem pokazać, jak wisi nad wodą. Włączyłem kamerę, spadła, zaczęła się szarpać, spadła i się nie nagrała. No i tak to leciało, jak pokazano na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i w końcu jest ten film pierwszy raz na spinning z Łodzi. Woda PZW, nie inaczej. Więc jedziemy na Kielce, narka, cześć. Przez roletkę patrzy, widzisz? Kontrol czy coś, zobacz jak nas obcina. Kontrol musi być czy coś, bo widzisz.